the curb. Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Chmielu. A to jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Need for Speed 2015. Oczywiście kontynuujemy nasze przygody naszym Vibesonem. Jak widzicie dobrze, prędkości, jaki on rozwija, to jest dramat. Także kontynuacja, oczywiście co dzisiaj? Poniżej 250 koni, ja mam takie auto? Co kurwa, czyżbym miał takie auto? Pff, nie wydaje mi się. Ale okej. Chodźmy w takim układzie na próbę czasową z Amy, oczywiście. Ale nie wydaje mi się, żebym miał takie słabe auto, wiecie co? Pff, muszę zobaczyć aż zaraz. Przecież Subariana już miała pierwsza. Więcej niż, kurde, 250. Pierwsze auto nasze. Moja fura nie trzyma przyczepności, kurwa, chyba twoja, koleżaneczko. Moja prędkość w tej furze kurwa, niszczy wszystko. Wow, ale nim zamiota. Na. Amy. Ładnie się bawisz, widzę. No, trzeba troszeczkę tego Viperka podtuningować. Faktem. Trzeba go troszeczkę podrasować. Ale te wydechy od boku po prostu mnie rozbijają. Wiecie co, trzeba coś dodać do zręcznym, coś tuningować, bo za bardzo zarzuca zręcznym pod drift, widzę, czuję. On jest za ciężki po prostu, trzeba troszeczkę ręczny podczas zaciągania zminimalizować. Albo zwiększyć raczej siłę nacisku. Nie, zmniejszyć. Trzeba w tuning wejść jeszcze. Jak będziemy, uzbieramy, wiecie, troszeczkę szmalcowy. No nie gadajcie, że ten drift nie był świetny. Ciekawe, kto tam w ogóle jedzie w środku. Kim jest nasz gracz? Nasz bohater. Naprawdę musi być niezłym kozakiem, jak takie rzeczy tyra. Ohoho, dobra. Wow, chłopaki, skąd wyście się tu wzięli? Jakiś wyścig poleciał ładnym pociągiem. Nie wiem skąd, ale poleciał. Punkty już jest 26, a damy radę, minus 20. Easy, powinniśmy dać radę. Ale ten Viper pięknie chodzi. Słyszycie ten ryk tego silnika? Naprawdę, on jest tak okrutny. Że ja nie wiem, co powiedzieć po prostu. Dobra, damy radę. Odbijemy zaraz sobie troszeczkę nosa. Za ciężkie to auto jest, za ciężkie. Na pewno to daje po dupie. Ale to jest muscle car, jakby nie było, nie? Łohoho, cóż to za trasa jest kosmiczna. Kurwa, ktoś tędy jeździ normalny? Taką trasą ktoś jeździ? Ja pierdykam.
Cóż to za trasa jest, powiedzcie mi. Skok tunela. Udało się, pyk. Pierwszy wyścig wygrany Viperem, nieźle. Co dalej? Tego nie zrobimy, bo nie mamy. Osiągnij cel wraz z Robin. Gdzież ona jest? To jest tego czorta. A, tutaj. Driftowy pociąg, kolejny już z kolei, bo w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, robiliśmy jeden. Ale okazało się, że Robin ma jeszcze jeden, także robimy jeszcze jeden. Będzie ciężej tym razem niż, kurde, laserem. Bo trzeba go trochę podrobić jeszcze. Trzeba uzbierać 30 tysięcy jak nic. Ale spoko, damy radę. No to dawaj, Robin, pociągiem lecimy. Trzymaj się grupy, ja pierdykam, uciekła mi. Robin, zwolnij. Musimy. Najbardziej Manu tu jest, kurde, takim kozaczkiem, fajnym ziomeczkiem, najlepszym chyba mi się wydaje. Wow. Dobra, to ja jadę bez gazu z takiej góry, dobra. Robin, jedziemy bez gazu. To jedziemy bez gazu. Ile? 25 tysięcy w tym driftowym pociągu. No co wy gadacie, że mnie nie w tą stronę za... Ja pierdykam. Nie wiem, jak to się stało. Za mocno ręcznie zaciągnąłem, tak jak mówię. To auto jeszcze nie jest dostosowane za bardzo pod moje potrzeby. Więc trzeba troszeczkę poświęcić czasu na tuning i pieniędzy przede wszystkim. Dobra, 30 tysięcy wystarczy, spoko. Jeszcze troszeczkę nabijemy. Pykuś, mykuś, wii, chyba się rozkręcam, dokładnie. Jak widać, tak słychać i widać. Dobra, co teraz? Bo widzę, że mam tak się z dwoma spotkać. Z trzema się mamy spotkać, ja pierdyka. Mangus. Znaczy spajki tutaj nie mamy. Oho. Mamy jakieś, chodźmy do garażu, czy mamy jakieś auto takie w ogóle słabe? W ogóle można by było z niego części jakieś wyciągnąć, nie? Ewentualnie. Mówię oczywiście o Subariance. Aha, już mi się odpaliła misja za nimi, dobra. Dude, hey! You have to let me post these bill pics, man. The man himself might see him, you know? But listen, we ain't about widowmakers in here, no. So, balance in your build to handle all that power, that is stage two, okay? You know that, Nagai-san, he used to be a street racer just like us. And now, he travels the world building cars for very discerning clients. It's true. I am pretty incredible. Go back to your rainforest sounds, Manu. I just posted a picture of our builds. Sweet. Yeah. Ooh, sweet indeed. Now watch us stay up all night waiting for the man himself to like him. Whatever, man.
Hey, you spend way too much time under that hood anyway. We need to get you back on the streets, racing. Sure. See you later, man, okay? Peace. Peace, mate, peace. Dokładnie. Ale... Ja tu przyjechałem w innym celu. Wybrania samochodu to jest raz. Gdzie to ma koni w tym momencie? Przecież nie zjedziemy z tego, kurde. Aż tak w dół. Chyba nie zjadę z tego. Wiecie co, no... Sprzęgło mi nic nie zmienia. Chyba trzeba coś kupić taniego. Dobra, no niestety póki co tego nie zrobimy, bo nie mam auta, które by miało 250 koni, sorry. A póki co wydawać na samochód 30 klocków to mi troszeczkę szkoda na jeden wyścig, szczerze powiedziawszy. No cóż, przebolejemy to, przebolejemy, później to zrobimy. Na razie póki co, czekajcie, to zajmie było. To co teraz, Manu? Naszym szerszeniem zielonym. Mamy spotkać się z Manu w bunkrze. Także też to zrobimy. Później Robin w przyczepie. A ze Spike'iem no to trzeba pobić ten rekord, ale no... Trzeba będzie kupić auto jakieś. Chciałbym troszeczkę podtuningować, póki co szerszenia. Straight up. Yeah. 10,000 hits in under an hour. Way more than the one I posted to Spike singing Frozen in the shower. Hey, we did good. Come on. Let them have their 15 minutes, Spike. Travis, you see the clip? Congrats, boys. It's cute. Exactly like blocks. Cool. What? Hey, yo, yo, guys, quiet. Hey, Ken. Nope, one take, no tricks. Word? Appreciate it. Later. That was Ken. He saw the video. Gonna feature it on the Hoonigan blog. Damn, man, you should be stoked. Nah, man. Nah. Mm-mm. Nah.
We need to make something so fresh that even Travis can't knock it. Get our fingerprints all over this one. You with me? Dam radę, stary, damy radę. A ten Travis a propos, to tak wiecie co mi się wydaje, że on kurde jest a propos odnośnie Outlaw, czyli tego, tych ziomków od policji w ogóle. A propos policji, można by było ich gdzieś znaleźć. Ale tu żadne auto kurwa nie jeździ po tym mieście, to jest ciekawe. Jak to się dzieje, dobra. To co do Robin, jeszcze na pogaduchę. I zobaczymy co tam Robin wymyśli. A później? No zobaczymy co później, zobaczymy, bo możliwe, że będzie trzeba to auto kupić, jak się żadna misja nie odpali inna. Ależ ten Viper jest okrutny. Musicie to przyznać, musicie. Gotta see this. This right here is what we're trying to achieve. Man, what's wrong with this thing? Whatever. So check it. Cook's out front of the pack. We're all behind him, fishtailing, squealing, whatever, doing our thing. Out of nowhere, AJ squeals past like a G. We jump on the I-5, AJ clips the divider, and just gets away with it. Now we're 8 cars deep busting this insane train at freeway speed. What the hell, Robs? I thought we were meeting up. Yeah, meeting up here. Oh, man, you ran away to join the circus too, huh? Travis send you? No, I was maxing at the diner, and I caught this hype, some asshat train on the freeway. Guess my invite got lost, yeah? Didn't think it was your scene. It ain't. Well, you keep it real classy, yeah? I'm out. Forget him. He's just jelly. So anyway, next, you and I gotta work on getting our train up to freeway speeds like these. See if we can't get you some Risky Devil style. Spoko, spoko, damy radę. Manu. Gotta start somewhere, right? I'm gonna ping you a local too. Check them out, man. Maybe we can use them, maybe we can't. Alright. Dobra, widzę, że od Manu się pojawiły. Pojawiła jedna w sumie tylko miejscowa. To mnie kurde ciekawi. Poniżej 250 koni. No nie mam takiego. Chyba, że garaż i kupimy furę jakąś tanią. Tak. Co jest? Co jest? Hej! 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 Hej, co jest? Co się stało, kurwa? Ej, no. Coś sobie za dużo ktoś pozwalał dzisiaj. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy więcej. Bo mi się to nie podoba. Naprawdę. Naprawdę to było kurwa mało śmieszne. No i tu mamy tak, Ken Block, ten Sun, ich było 5. Dobra, no dawaj i kurde odpalaj. Łącz z serwerem EA. To jest loading okrutny, wiem, zaraz zobaczycie zresztą, szczerze powiedziawszy, on jest tak okrutny, że nie wiem skąd takie push it. Naprawdę, ten Need for Speed jest tak świetny, ten crash, kurwa, no ja rozumiem, może się zdarzyć tak dobrej grze. Nie, naprawdę, powiem wam szczerze, że ostatni raz się tak dobrze bawiłem przy jakiejś grze na Play 4, to był, tak jak mówiłem, Bloodborne i Bloodborne moim zdaniem był świetny. No a teraz, kurde, ta gra też jest bardzo dobra.
hype okrutny. A czy może hype nie był okrutny, bo nie spodziewałem się czegoś specjalnego, dopóki nie zagrałem w betę. A beta zmieniła moje zdanie. Mniejsza z tym. Dobra, dawajcie mi tu wczytujcie. Bo do garażu mamy cisnąć. Ta jest. Musimy sobie kupić jakieś tanie auto strasznie, które zaraz sprzedamy. Kurde, co to za auto będzie? Zaraz zobaczymy. Pyk. Potrzebujemy auto, które będzie miało... Lancer ma w pakiecie 239, no niestety. Starym Skyline'em, Hondą. Dobra, nie mamy tyle szmalu, powiem wam szczerze, no niestety, kurde. 16 tysięcy na auto trzeba jednak troszeczkę wydać, jakby nie było. Lancer ma zbyt dużo koni, Subaru ma zbyt dużo koni. Kurwa mać, ciężkie to życie. Dobra, no póki co trudno, obejdziemy się tym Spike'em, chociaż mnie to interesuje, bo chciałem to zrobić strasznie z tym Spikisonem. No trudno. Chyba, że policję zrobilibyśmy, tylko jak kurwa tutaj w ogóle policję namierzyć, bo właśnie tak starałem się kiedyś, raz mi się zdarzyło chyba policję namierzyć. No powiedzcie mi, jak ich złapać tutaj sobie, powiedzmy, gdzie co sobie staniemy sobie na skrzyżowaniu i co. Trzeba ich gdzieś znaleźć, no bo cholera jasna. O kurde. Cóż za ziomek. Gdzież ta policja jest, powiem wam szczerze? Ej, tu nigdzie policji nie ma. Jak ja mam to zrobić? Ucieknij przed pościgiem. Właśnie też tak myślałem o tych misjach z policją, powiem wam szczerze, ale... No do jasnej kurwy, tu przecież nigdzie policji nie ma. No dobra, sprincik sobie strzelmy. Tak na rozróżnienie, bo... Zdolny czy niezdolny, wygraj sprincik z miejscowami. Dobra. Owalimy ich jak powinniśmy i co? Trzeba będzie tej policji poszukać, bo to jest kurde, w sumie przydało mi się to zrobić. Szczerze powiedziawszy. Chciałbym to zrobić, bo to jest ciekawe to właśnie z tą policją, że jej w ogóle nie ma, kurwa, to mnie najbardziej śmieszy. No co wy gadacie, że taki crash? No nie.
Dobra, trzeba ich zrobić jak nic. Pierwszą miejscówę trzeba zająć. Wow, to było agresywne, strasznie. Ten Viper już leci jak kurde bestia. A co dopiero będzie później, to ja nie chcę nawet pytać. Ja pierniczę, pachołki tylko zrywam. Bo z takiej prędkości przecież z 300 na godzinę drifty robić to jest niemożliwe, no. Sprint w minutę 30. Ja pierdykam, cóż to za auto. Dobra, spoko, damy radę. O, co teraz? Nie, wiecie co, teraz zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy robić wyścig z Magnu. A tymczasem to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć wam wszystkim.